Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac Afterbirth. Lecimy sobie kolejny challenge, bo ostatni odcinek chyba był normalny. Ogarnę, o co chodzi z tym Have a Heart. Zupełnie mi się nie podoba. Zaczynamy z max zdrowia, w sensie maksymalne zdrowie mamy, maksymalne. Jedno serduszko tylko wypełnione i mamy przedmiot Charm of the Vampire, przedmiot, którego ja nie cierpię osobiście. Bardzo mi się nie podoba, raz na chyba 13 przeciwników wyleczy nam pół serduszka. Wydaje się spoko, taki pasywny przedmiot, nic specjalnego, ale tak szczerze mówiąc, psuje on zbyt wiele synergii, by był dobry po prostu. Przez niego często nie możemy po prostu używać efektu Polaroida, nie możemy mieć po prostu pół serduszka tak jak chcemy. No i mówię, przez to psuje synergię, przez to jest według mnie niefajne. No to tak, ja nie lubię mieć ogólnie czerwonych serduszek, dlatego bardzo chciałbym dostać deal z diabłem jak najwcześniej. Addicted? Sorry, pigła, addicted. O kurde, przez przypadek mi się kliknęła bomba. Ja nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że tutaj są też treasure roomy na tym challenge. O Jezu, taki pająk. I musimy dojść tylko do Mom's Heart, czyli długi challenge raczej nie będzie. Tu mamy niebieski kamień, oczywiście. Gówno z niego dostaniemy, opłaca się, bo wymiana na bombę. Może z niego wyleci Small Rock, albo inna bomba, albo klucz. Bo na Soul Heart oczywiście nie ma co liczyć. Znaczy Soul Heart wyleciał tak jak mógł. Ale nie mamy z niego żadnego użytku. Mówię, czym prędzej chciałem dostać z diabłem. Wymienić po prostu te serduszka na jakiś fajny przedmiot. Nawet jak będzie gówniany, to ja tak go wymienię. Nie chcę mieć maksymalnego czerwonego zdrowia po prostu. Wolałbym mieć Soul Hearty. A, no i na starcie Seed. Ciągle zapominam o tym Seedzie. I pozdrowienia do mojej siostry Gosi. Bardzo chciała pozdrowienia. Także pozdrawiam cię, Gosiu. Na odcinku. Cancer, wow, super przedmiot. Super trinket w sensie. Zmienia nam chyba minimalny odstęp od strzałów. Nie wiem, jak on dokładnie działa. Wiem, że działa tak, jakby nam zwiększał tirsy. W niektórych przypadkach ogromnie nam te tirsy zwiększa. Bo przed ten head średni przedmiot aktywny. Nie za bardzo go lubię. Gdzie może być secret room? Tu nie może chyba na górze być. A nie, na górze będzie secret room. Średnio go lubię. Teraz na trzy pokoje możemy sobie rzucić po prostu taką bombą wybuchającą przy kontakcie z byle czym. Czy to będzie przeciwnik, czy to będzie jakiś, nie wiem, ściana właśnie. Kipera chciałem wysadzić właśnie, dzięki Bogu. Najpierw otworzyłem skrzynkę, trollbomba sobie go wysadziła. My już lecimy na walkę z bossem, nie ma co tak naprawdę siedzieć. Tu bomba ta jedna jest. Tutaj prawdopodobnie będzie super secret room. Jak nie na górze, to na dole. Tfu, na lewo. Nie ma ani tu, ani tu. Czyli super secret room będzie w tym pokoju nieodkrytym. Za tym pokojem nieodkrytym. Dziwna sprawa, dziwne strasznie ułożenie. Wolałbym, żeby był tam. Stracę kolejne bomby i czas. No, czyli super secret room będzie tutaj z prawej strony. I może tak się uda, że od razu rozwalę ten niebieski kamień? Nie, nie udało się, szkoda. Chyba mogę dalej posadzić. O, właśnie, Small Rock, super przedmiot. Damage up, bardzo go lubię. Kiedyś tam jeszcze zmniejsza non-speeda, teraz chyba nie zmniejsza, z tego co widzę po statystykach. W oryginalnym Isaacu to w ogóle nam zwiększał jeszcze tirsy. Skrzynki tak naprawdę mogę sobie wysadzić bez używania bomb. O Jezu, nie chce mi się, wiecie co. Child's Heart jest ok. Trinketem zwiększałby nam ilość dropów czerwonych serduszek. Ale tak szczerze mówiąc, Cancer to jest chyba mój ulubiony trinket z całej gry i nigdy go nie lubię porzucać. Mamy 18 centów, czyli możemy tak naprawdę wejść do sklepu. Pay to play, ok, przedmiot, jeżeli mamy dużo kasy. Mogę kupić dwa coiny za 5 coinów, czy to jest przedmiot? To jest przedmiot chyba. Kupiłem dwa coiny za 5 coinów. Czemu coiny są do kupienia za coiny? To jest bezsens w ogóle. I czemu dwa coiny są za 5 coinów? Nie rozumiem. Dziwna sprawa. O Jezu, monstro. Ja będę musiał z tobą walczyć. Znaczy nie, no nie tak długo. Na początku takie zwykłe damage upy, taki jeden pojedynczy damage up, jak na przykład właśnie ze Small Rocka, to naprawdę ogromną różnicę robi. To są obrażenia większe, nie wiem, 5,1 mamy aż obrażenia. Podstawowe to są 3,5, także mega duże zwiększenie.
Obyśmy nie dostali HP apa tylko. Pentagram, wow, super. Kolejny damage up. Oczywiście damage upy to są chyba moje ulubione rodzaje przedmiotów, jakie możemy dostać ogólnie. Mam nadzieję tylko teraz, że nie dostanę obrażenia czerwone serduszka, żeby mieć 100% szans na bić z diabłem. I tak jak mówiłem, zamienić po prostu czerwone serduszka na jakiś przedmiot, nieważne jaki. Po prostu chcę się pozbyć tych czerwonych serduszek, mam ich zdecydowanie za dużo. O, super to wyszło. Anarchist Cook nie chcę, wolę Bob Sorten Head. Pigułę już właśnie będę, bo to może być Bad Trip. Zaczekam po prostu z tą pigułą do, tam nie wiem. No, do sklepu sobie wejść możemy. Mam ski, mega fajny przedmiot. Zwiększa nam drop ze skrzynek i ten drop jest naprawdę ogromny czasami. Tak naprawdę nie wiem, po co wysadzam te niebieskie kamienie teraz, bo dostałem i tak już smoloka. Chociaż klucze mógłbym z tego dostać, czyli tak naprawdę mógłbym zamienić. Uuu, bomby na klucze. Ale było blisko, masakra. Teraz praktycznie każdą złotą skrzynkę się otwiera. Otwiera. Się opłaca otwierać. Bo mówię, dropy z tych skrzynek przy posiadaniu mamski są naprawdę genialne. Punching bag, dosyć fajny przedmiot. Chodzi sobie taka pianka po pokoju i często po prostu przeciwnicy sobie rzucają się na nią, zamiast na nas. Czasem potrafi być niefajna, bo... średni ten drop. Czasem potrafi być niefajna, bo po prostu na przykład przeciwnicy jacyś skaczący, jak na przykład monstro, wydaje nam się, że na nas skoczą, a no niestety akurat wtedy sobie się przerzucają na piankę, my idziemy w ogóle w inną stronę. I przez to dosyć niespodziewane są niektóre ataki przeciwników. Dobra, to jest całe piętro chyba. Lecimy sobie na walkę z bossem. Littlehorn, mam nadzieję, że nie dostanę obrażeń na nim. Littlehorn nie jest jakiś super... nie jest jakiś super trudny. Ale mimo wszystko uważać trzeba. Mówię, jak nagle się przerzuci ta kulka z punching baga na mnie, to może być nieciekawie, po prostu mogę nie zdążyć zareagować. O nie, super troll bomb to ja nie lubię. Nie, szybko idzie. Dosyć dużo obrażenia mam, mówię, te dwa damage upy to dużo naprawdę zrobiły. Dzięki Bogu, dostaliśmy ten deal z diabłem teraz, żeby tylko tu były deale, a nie czerwone skrzynki. Są deale i to nawet niezłe. Szczerze mówiąc, nie będę brał tego Eternal Hearta, nie chcę mieć tyle zdrowia, naprawdę. Lord of the Pit. Spoko, przejmę, bo latamy. O Jezu, teraz nie muszę latać przecież. Nie muszę się bać kolców, bo latam nad nimi. Gapi Self w naszym przypadku... O, Soul Hearty właśnie. Muszę się wrócić po Soul Hearty, wezmę Soul Hearty wszystkie. Gapi Self w naszym przypadku... Lock up. I tu kolejna figła. I can see forever. Okej. Okay. W naszym przypadku mega fajny przedmiot. Ponieważ mamy zwiększony drop ze skrzyń. I tak naprawdę im więcej skrzyń, tym lepiej. Mówię, teraz ze skrzyń dropy są... praktycznie wszystkie opłacalne, zawsze są prawie opłacalne. Także według mnie bardzo się opłaca teraz otwierać wszystkie skrzynie, jakie tam wypadną. Tobie oddam ile się da. Dostaliśmy przedmiot Caffeine Pill, nie jest zły, bo nas zmniejsza. A co to jest za pigła? Pretty Fly, super! I Can See Forever oczywiście zostawię sobie na następne piętro. Żeby miał po prostu łatwy dostęp do Curse Roomów. Twój jakich Curse Roomów? Secret Roomów. Oczywiście I Can See Forever odkrywa nam Secret Room i Super Secret Room, jeżeli obok niego przejdziemy. Znowu taki Secret Room, jeden z moich ulubionych. Super Secret Room. Bo często po prostu z tych kamiennych skrzyń lecą przedmioty, dosyć fajne przedmioty. Tam, nie wiem, Steven może wylecieć, takie typowe damage upy. Ja nie mam bomb. Dobra, to sobie jakoś damy radę, podłożę po prostu pod ścianę te dwie skrzynie. Ciebie wezmę, mogę tak naprawdę pod te TNT, ale mówię, mogę tak samo zrobić coś takiego. I drop ze skrzyni jest dosyć fajny. Byleby nam kluczy po prostu nie zabrakło na otwieranie tych złotych skrzyń. Ale mówię, z mamski raczej się o to nie martwię. Nie wiem... Te wszystkie dropy na razie nie były jakieś super, zazwyczaj były lepsze, możliwe, że to trochę zmienili, trochę znerfili mamski, ale i tak sądzę, że będzie spoko.
jeden z moich ulubionych przedmiotów w grze tak naprawdę. W połączeniu z Guppy Stale'em naprawdę będzie. Gicior. Otwórzcie się, Boże, jak ja was nie lubię. Dobra, klucz. No tak naprawdę teraz nas tylko interesują klucze z takich zwykłych dropów, a całą resztę tak naprawdę możemy zrobić ze skrzyń. O Jezu, jak tych nietoperzy zmaka, ja nie lubię. Jak na ten etap, gry mają dosyć dużo zdrowia po prostu. Torba, z torby, co? A właśnie, właśnie, użyłem I Can See Forever. World zostawię sobie na tam, nie wiem, następne piętro. Secret Room tu mamy. Przycisku, no mówię, z przycisku rzadko kiedy cokolwiek się zdarza pozytywnego. Za darmo sobie wyszliśmy do Treasure Roomu. Nie za super przedmiot, Spider Baby tam nie wiem chyba. A nie, to nie wiem jak tak naprawdę to działa. Chyba pojawia pająka, który bije przeciwników, jeżeli my dostaniemy obrażenia. Możliwe, że tak działa, nie jestem pewny. Range piguła, spoko. Wall sobie zostawię na następne piętro. Odkrywa całą mapę. I Secret Room, nie odkrywa Super Secret Roomu. Nie pamiętam, czy odkrywa rozmieszczenie poszczególnych specjalnych pokoi. Wydaje mi się, że tak, ale mówię, mogę się mylić. Diplopia. To jest ten nowy przedmiot, który jak użyję, podwoi mi przedmioty na pedestałach chyba. Nie wiem, czy on działa w Curse Roomie, wiecie? Jeżeli dostanę coś fajnego z Boss Roomu, na pewno sobie wezmę. Steven, dwa Steveny. Dwa Steveny to jest naprawdę fajna dosyć rzecz. Zaczekam po prostu i zobaczę, co dostanę w Boss Roomie i w Deal z Diabłem, jeżeli dostanę Deal z Diabłem. Może wiesz, się trafi jakiś po prostu fajny przedmiot, który na pedestał. Nie, nie będę mógł niczego złożyć na pedestał, co ja gadam za głupoty. Czyli po prostu Stevenów, no na pewno. Range up mnie nie interesuje. Dwa Steveny to są spoko rzeczy. Nawet zwiększa znajdźki. O znajdźkach nie wiedziałem z Diplopii. Dwa Steveny, dwa damage upy, mega fajna sprawa. Damage upy, tak jak mówiłem, uwielbiam. Albo przyrodny head zawsze tam się przyda na coś. Do otwierania tych secret roomów albo tych skrzynek niebieskich tak naprawdę. Jakich niebieskich? Kamiennych. No i teraz mamy takie podejście, że tak naprawdę o nic się nie muszę martwić. Curse of Darkness. Uporczywa klątwa, tak naprawdę na nic za bardzo nie wpływa. Mówię teraz, ten nietoperz zaszarżował na punching baga i mówię, to jest trochę trudno przewidywać po prostu czasami. A tu trochę głupi ten pokój, nic ciekawego tak naprawdę. Najpierw sobie pójdziemy do Treasure Roomu. Treasure Room, potem Secret Room, do sklepu też chcę wejść. Sklepie są teraz fajne przedmioty, nie wiem, to światełko tak naprawdę byłoby dosyć spoko. To światełko na czoło, spowalniając przeciwników i robiąc, żebyśmy po prostu nie mieli Curse of Darkness już nigdy. Też jeden z fajniejszych przedmiotów tych nowych. Dziwne, że ona nie skoczyła. Boże, miałem coinów, takie Money Equals Power teraz by było ekstra. Money Equals Power to chyba można dostać nawet w Dealu z Diabłem. Właśnie nigdy nie jestem tego pewien. Nigdy nie dostałem Money Equals Power w Dealu z Diabłem, a tam, z tego co pamiętam, chyba dało się to dostać. Nie pamiętam, czy to było w oryginalnym, czy to u kogoś widziałem teraz w Afterbirthie. O Jezu, często do tej pianki też chcę strzelać, bo jest... No bądź co, bądź podobna do przeciwników. Ostatni robak, dobra. Unicorn Stamp jest dosyć spoko przedmiotem. Zostawię sobie go. Możemy go raz na pokój użyć i dostaniemy efekt jakby My Little Unicorn. Poza tym, że nie będziemy zadawać po prostu przeciwnikom obrażeń kontaktowych. Ale jeżeli przypuśćmy, na przykład mamy Orbitala, takiego jak Cube of Meat, to te obrażenia kontaktowe tak naprawdę możemy zadawać tym Orbitalem. Dlatego ten przedmiot w połączeniu z Orbitalem jest naprawdę genialny. Kurde, coś mnie ten kaszel męczy, no. O Jezu, ale ja tego pokoju nie cierpię. Pierwszy raz chyba taki dostałem. Ale ja go znienawidzę, o mój Boże. Figła jakaś, zobaczymy co. Full health. Okej. Może na następnym piętrze dostaniemy Arcade Room.
Złota bomba, spoko, możemy bomb używać w nieskończoność na tym piętrze. Ciekawy w ogóle pomysł na złotą bombę, był złoty klucz, teraz mamy złotą bombę. Złotego coina raczej nie dadzą, bo takie coś się trafi i tak naprawdę zapomniamy maszynę do datków. Ile się da tak naprawdę. Oczywiście się może ona zepsuć. Ciebie wysadzimy, bo jest większa szansa dzięki tobie na deal z diabłem. 5%. W ostatnich odcinkach tu było 2,5. Może byśmy to zmienili w patchu czy coś. Broken stopwatch. Nie za bardzo mnie on interesuje. Ciebie też wysadzę. Wooden nickel też mnie nie interesuje. Tak naprawdę nic tu ciekawego nie ma. Wheel of Fortune. Mógłbym niby przywołać i grać, póki się nie zepsuje on tyle kasy, ale po prostu nie chce mi się. Za dużo czasu to by zajęło. Zresztą jesteśmy w takiej sytuacji, że ja nie potrzebuję tego wcale. Dwa Steveny. Mega sprawa. W ogóle podwójne przedmioty po prawo tam. Na liście przedmiotów się nie wyświetlają. Nie wiem dlaczego, sądzę, że powinny się wyświetlać. Zawsze spoko, jak widać kogoś, kto ma dwa takie same przedmioty. Dwa brimstone. Ciekawe, czy można mieć dwa brimstone w taki sposób. O Boże, ale tu musiałby być kozak. Serio, mam teraz nadzieję, że jakiś jeździec apokalipsy by się pokazał. Bo oczywiście z jeźdźców apokalipsy zawsze leci albo Cube of Meat, albo Ball of Bandages, które tak poza tym ostatnio dostało znowu w aktualizacji możliwość blokowania strzałów. Tak słyszałem. Bo po tam pewnej aktualizacji w Rebirthie chyba już nawet już przestała blokować strzały, co było według mnie bardzo głupim pomysłem. Kurde, gdzie ten Super Secret Room? Pewnie na górze będzie. O Jezu, dobra, tam pójdziemy sobie. Tak naprawdę dojście do serca matki to dużo nie zajmie, dlatego... One makes you small, super, end up. Ej, eksa te piguły nam się trafiły. Mówię, challenge jest tylko do matki, dlatego tak naprawdę mogę sobie teraz pochodzić po piętrze, bo on długi po prostu nie będzie. I super... nie, tutaj też nie może być Super Secret Room. Gdzie on może być? Będzie, że tam źle bomby po prostu postawiłem przy tamtym pokoju XL i dlatego... Nie, wiecie co, nie chcę mi się szukać. Co ciekawego tak naprawdę może być w tym Super Secret Roomie, to ja nie wiem nawet. Nie, no na pewno tutaj nie ma. Stain, chyba jeden z moich najmniej ulubionych bossów. Zdecydowanie chyba najmniej ulubiony boss dodany w Afterbirthie, który jest beznadziejny. W sensie trudny jest po prostu. Jeżeli mamy mały zasięg, jest naprawdę bardzo trudny. No my z takim dużym zasięgiem jesteśmy na dodatek dosyć mali. Nie ma z nim jakichś większych problemów. Ale takim Azazelem to już jest dosyć trudno, mega beznadziejny deal z diabłem. Jak ja nie cierpię deal z diabłem, w których nie ma deal z diabłem. Dwa Black Hearty. Tyle co nic tak naprawdę nam to daje. No a deal z diabłem straciliśmy, beznadzieja. Dank Depsy. Czy na tamtym pokoju nie było Arcade Room? Kurde, chyba był. Mogłem tak naprawdę dać tyle kasy, ile się dało. Chociaż potrzebuję tej kasy. Tyle kasy, tyle krwi, ile się dało. Jakiś podwójny pokój, może być ciekawie. Może to by była ta. A kurde, otrzymałem obrażenia. Może to by była biblioteka. W bibliotece mógłby być Book of Revelation, który po użyciu nam gwarantuje, że bossem będzie jeździec apokalipsy. Dwójka, co robiła dwójka? Szybciutko sprawdzę sobie. Bo szczerze wam mówiąc nie pamiętam. Efekt D20, czyli zmieni nam właśnie znajdźki w tym pokoju. Anzu sobie użyje, mega fajna runa, odkrywa nam całą mapę i oba secret roomy. My sobie do obu secret roomów pójdziemy. Do stepu też, oczywiście tyle kasy mamy, więc luzik. Nie wiem, co tak naprawdę musiał ze sklepu. Tears down, a to zsi akurat bardzo. Range up, ok, jest. Wheel of Force sobie wysadzę, a wezmę sobie I Can See Forever na następne piętro. Kolejny range up. Range już na pewno mam maksymalny. No, jednak jeszcze nie. Cię wysadzę, większa szansa na deal z diabłem. Kolejna piguła, full health. Na nic mi się nie przyda. No, z tych dunk depsów. To są dunk depsy, czy... coś? Jak to się nazywało? Nie wiem. Flooded Caves i dunk depsy, chyba tak.
mówię, zdecydowanie bardziej trudniejsze są według mnie Flooded Caves jak Dank Depths. Nic strasznego na tym poziomie tak naprawdę tu nie ma. Boże, już nie mam złotej tej bomby, muszę pamiętać o tym, stają te bomby byle jak. Faded Polaroid, nie wiem dokładnie co on robi. Wolę zdecydowanie Cancer. Nie wiem czy jeden z nowych trinketów byłby tak silny jak Cancer. Bez niego ciekawe jakbyśmy wolno strzelali jeszcze po tym Tears Downie. A sprawdzę nawet. No trochę szybciej strzelamy, nie jest jakaś super duża różnica. Cancer chyba tym większym różnicę daje, im większe tearsy my już i tak mamy. Z tego co tak zauważyłem. Ale nawet ta różnica, którą teraz mamy, tak jest spoko. Bo... O... O, już nie mam kluczy. Ale gówno. A ja jeszcze muszę wejść do sklepu i... do treasure roomu. Dobra, najwyżej sobie pochodzimy trochę po piętrze. Mam nadzieję, że te klucze się trafią. Nie wiem, może w challenge roomie będzie skrzynka jakaś zwykła do otworzenia. Was nie lubię, z was wychodzą szkielety, które od razu strzelają. Kurde, same piguły, lock up, no spoko. Lock up, ale... Wolałbym klucz. Serio, żadnego klucza, ale nie fart. Serio, jaki nie fart, zazwyczaj z mamski się dostaje tyle kluczy, że się mogę... Że można nimi srać po prostu. Kurde. No dostałem, ale tyle zdrowia mamy, że nie ma co się martwić. Gdzie jest w ogóle nasz punching bag? Ej, właśnie, ja latam... Pojawiłem się na tym piętrze i tak zastanawiam, że czegoś tutaj brakuje i nie ma punching baga. Dlaczego? Serio? Żadnego klucza? Chorzy wy jesteście. O, ty mi dasz klucze, nie? Mam nadzieję. Hapa, hapa brać nie będę. No super. No serio? Jaka bieda. O, klucz, super. Wolę najpierw wejść do sklepu, bo w sklepie prawdopodobnie będzie do kupienia klucz. Chociaż w sklepie prawdopodobnie będzie grid, tak szczerze mówiąc. Super. Shielded Tearsy, mega fajny przedmiot. Zwiększają nam dosyć sporo nasz hitbox na strzałach. Na dodatek oczywiście nasze strzały blokują strzały przeciwników, jeżeli wejdą z nimi w kontakt. O, jest jeździe apokalipsy, mega fajna sprawa, bo dostaniemy, tak jak mówiłem, albo Cube of Meat, albo Ball of Bandages. Czyli z naszym przedmiotem aktywnym będziemy sobie mogli tego używać jako broni kontaktowej, będąc nieśmiertelnymi przy tym. Mówię, to jest mega fajne combo, mega fajnie się nam trafiło. O Jezu, Orty Biet... A, ku Boże, ty mędo, zasrana. Jak ja te bomby stają w ogóle. Nie lubię walczyć w ogóle z przeciwnikami na takich moich pokojach, jest mega trudno. Cube of Meat mamy, walka z Krampusem, patrzcie właśnie co ja robię. Nie wiem czemu nie mam dźwięku przy używaniu tego. Bo ten motor robi, że nie mamy dźwięku przyspieszonych pokoi. Kurde, to chyba będę musiał wrócić do starych... starego soundtracka, co mi się tak średnio podoba, bo szczerze już się przyzwyczaiłem do tego starego, do nowego soundtracka będę musiał wrócić. Bo szczerze mówiąc się przyzwyczaiłem właśnie do tego starego soundtracka i mi zdecydowanie bardziej pasuje. tak naprawdę mówię, co każdy pokój możemy tego używać. Nie wiem, dziwna sprawa, buguje się po prostu to. Przy używaniu tego przedmiotu na tym modzie chyba. Teraz, no mówię, zanika tak normalnie, słychać. Dziwna sprawa, sorry, że tak to działa. Mówię, jeżeli są takie komplikacje, to od najnowszego odcinka może po prostu wrócę do starego soundtracka i tyle. Mówi się trudno. A tak to mówię, można dzięki takiego kombu cheezować każdy pokój tak naprawdę, nic nie trzeba robić. Serio? Serio? Daj mi klucz, proszę cię. Jaka bieda.
Jaka bieda, ja nie mam słów po prostu. 4 lakapy mamy i tak. Znam życie, klucza nie dostanę. Bomba, coin tyle razy, a klucza nigdy. To jest masakra. Mogę się już wrócić, pójść do tego sklepu. Sklep mnie bardzo interesuje, naprawdę. W sklepie są dosyć ciekawe przedmioty w dodatku teraz. Dobra, w końcu jest klucz. Nie wiem, ja sobie tą maszynę wysadzę. Dwie piguły I Can See Forever mam. Spoko, no tak naprawdę zero użytku z tego. Mam kolejny klucz, dlatego sobie tą skrzynię otworzę. No i o to mi chodzi, o to mi właśnie chodzi. W końcu mamy jakiś normalny drop ze złotej skrzyni przy posiadaniu łamski. Bo tak to były żarty. Zobaczymy sobie, co w tym sklepie. O, dziwo, Grida nie ma. Ja sobie o Jezu, to już jest takie combo. BFF plus Cube of Meat zadaje teraz kolosalne obrażenia, naprawdę. Cube of Meat zadaje kolosalne obrażenia kontaktowe, dzięki temu z tego, nie pamiętam, Unicorn Stomp to się chyba nazywało. Co każdy pokój możemy stać się nieśmiertelni i zadawać naprawdę kolosalne obrażenia kontaktowe. Mega fajne combo, dzięki temu możemy tak naprawdę dojść na luzie do Dark Roomu, do The Chest. Wystarczy, że inne te przedmioty mamy ok. Większość przeciwników tak naprawdę pada od tego komba. No i możemy wchodzić, i tak tu wchodzę za darmo, wyjdę to za darmo. O właśnie, zrobię coś takiego. Gdzie ty jesteś, stary? A, na punching bugu, że się zaciął. Dobra, spoko, drugie Pretty Fly. Ja sobie wyjdę za darmo, na tym pokoju po prostu nie będę używał. Unicorn Stompa. Serio, mega fajny, przydatny przedmiot. W połączeniu z niektórymi to jest w ogóle już taki kozak. Dobra, też jest luzik. W ogóle tak myślałem, że może zrobić kiedyś takiego streama drunk playa, to w ogóle ciekawe, jakby to miało wyglądać. Ja tam dużo alkoholu nie potrzebuję, żeby się narąbać. Taki drunk play na streamie, to ciekawe, co by z tego wyszło. Roba baby, okej. Strzela sobie laserem, nie lubię tego za bardzo, dużo nie daje po prostu. Dużo po prostu nie daje, dlatego tego nie podnoszę. Secret Roomy widzimy, dlatego I Can See Forever też jest bez sensu pigułą teraz tak naprawdę. Złota wersja The Hollow, upuszcza coiny, jeżeli ją się rozwali. Mówię sorry za te bugi z dźwiękiem przy użyciu Unicorn Stompa. Od następnego odcinku sobie odinstaluję ten mod do muzyki i wrócimy do starego soundtracka. Z nowego soundtracka, a to się dzieje tylko na końcu pokoju, nie wiem, dziwna sprawa. Power Pill, okej. O Jezu, ja nie muszę nic robić, cały challenge można tak ścizować, wszystko tak można ścizować. Nie wiem, wypłacę sobie tutaj trochę. Jezu, ile kasy to dało. Pogram sobie trochę, nie wiem tak naprawdę na co tutaj liczę, kasy i tak mam max. Walnę się do 99 i pójdę sobie. Mówię, nic mnie tak naprawdę stanu nie interesuje, ani Ivy Bug, ani Blood Bug. Nic ciekawego to nie jest dla mnie. Ty gościu, cię wysadzę. Piguła jakaś, Power Pill. I Can See Forever, nic nie potrzebuję, mam Blue Map, no tak. Czyli Power Pill będzie bardziej przydatne. Czyli teraz będziemy zadawać obrażenia kontaktowe sami, plus Cube of Meat na BFF-ie, mówię. To jest jedno z najfajniejszych, najłatwiejszych po prostu połączeń w grze. Cube of Meat na dodatek dosyć często się spotyka. BFF też się często zdarza w sklepie. Bardzo łatwo tak naprawdę to combo dostać. To jest chyba Mam's Locket, coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywa. Chyba zwiększa szansę po prostu na drop czerwonych serduszek. Nie wiem dokładnie. Ach, kurde, nie zdążyłem. Wiedziałem, że nie zdążę. W ogóle już mam walkę z matką. No patrzcie, co się dzieje. Jest taki luz. Na minimum ją zbiliśmy. Nie muszę nic po prostu już robić. Parę strzałów i pada. Dostaliśmy deal z diabłem. Dobra, się bałem, że nie dostaniemy. Ja sobie Polaroida, bez sensu, bez różnicy, które wezmę. I tak szczerze wam powiedziawszy, biorę Abaddona.
Bang. Wszystkie czerwone serduszka się zamieniły na black hearty. Szczerze to znacznie lepiej to jest dla mnie opcja, bo teraz każde obrażenie jakie otrzymam aktywuję Polaroida, czyli po prostu będę nieśmiertelna jeszcze pewien okres czasu, czyli znowu będę mógł podejść z kibą w misji, zadawać obrażenia, mówię, kozak połączenie. Z czerwonych serduszek i tak nie miałbym użytku według mnie. Abaddon to jest zdecydowanie taki przedmiot dla mnie. Wiem, że wiele osób po prostu właśnie lubi mieć dużo czerwonych serduszek, bo się łatwo na nie gra. Znaczy łatwo. Wiele osób się tak łatwiej gra, bo nie wiem, można je zbierać na nowo. Szczególnie jak się nie gra na hard modzie, to tych czerwonych serduszek się zazwyczaj dostaje bardzo dużo. I łatwo to zdrowie jest po prostu uzupełniać, jak się tam parę razy dostanie obrażenia. Ale jak się często obrażenie dostaje i gra się na hard modzie, gdzie no, tych serduszek dużo nie ma mimo wszystko, to według mnie granie na samych soul heartach jest bardziej opłacalne. Trzy czerwone skrzynie, mega gówno z nich wyleciało. Zapomniałem, że tutaj się nam przecież pojawi Chub i inne bossy zaraz. Powerpull sobie zatrzymam, nie wiem, może na walkę z... Ale tylko no mam z hard, no mam z hard sobie zostawię. Najpierw użyję Powerpull, potem użyję Unicorn Stomp. I sądzę, że całą walkę będę mógł na nieśmiertelności tak naprawdę zrobić. Nie wiem, jak tam nie otrzymałem obrażeń. I mówię, właśnie w walce z takimi dwoma monstrami jest mimo wszystko według mnie minusem Punching Bag, bo... O Jezu, jak on skacze, jak jest przestraszony. Bo jeden monster może lecieć w nas, drugi może lecieć w Punching Baga i bardzo trudno po prostu uniknąć miejsca lądowania monstru. Trudno po prostu to przewidzieć jest. Czy mają w ogóle Fear Shoty? Abaddon chyba dodaje Fear Shoty, nie wiedziałem o tym. Myślałem, że po prostu zamienia tylko czerwone serduszka na black hearty. Dobra. Soul Heart sobie możemy wziąć. Także luzik. Nie w tę stronę. I tak to będzie krótki dosyć challenge. Łatwy jest ogólnie według mnie. Na początku powiedziałem, że mi się nie podoba. On mi się nie podoba po prostu z tego względu, że trudno jest na drugim piętrze przez to dostać deal z diabłem. Raz otrzymano obrażenia i tak naprawdę... Czemu ja nie używam Unicorn Stomp w ogóle? Raz otrzymano obrażenia, no i możemy się łatwo pozbyć naszego dealu z diabłem. I na dodatek nie możemy wziąć sobie Soul Heartów jako takiej tymczasowej tarczy dla naszych czerwonych serduszek. I jedynie z tego względu mi się ten challenge nie podoba tak naprawdę, to jest... Naprawdę dosyć łatwe, no tak są challenge roomy. Treasure roomy są, czyli mamy normalne przedmioty. Serio? Mamy normalne przedmioty. Luzik challenge. Co za piguła? Hematemesis. Czemu wypuszcza Hematemesis kasę? A! Już wiem, nie możemy dostać czerwone. Właśnie żadne czerwone serduszko nie wypadło. Często wypadały podwójne coiny, ja się dziwiłem czemu. W tym challenge'u najwidoczniej wszystkie dropy czerwonych serduszek są zamienione na podwójne coiny. Idę w ogóle w tą stronę, zmieniłem kierunek ruchu, bo tutaj jest Super Secret Room, a Super Secret Room zazwyczaj jest bliżej boss roomu. Nie zawsze, ale zazwyczaj. Dziwnie się buguje ten dźwięk. Tak raz gra, raz nie gra. Nie wiem, od czego to zależy. Mówię, to chyba jest wina po prostu tego moda na stary soundtrack gry i tyle. No, teraz to nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, gdzie może być boss room. Boże, jak ja nie muszę nic robić. No i dobra. Boss room znaleziony. Conquest, dostaniemy drugi Cube of Meat chyba. A nie, z Conquesta się dostaje białego pony. Które to potrafi być wkurzające, jak na przykład odblokowanie challenge'a, w ogóle odblokowanie, na przykład, nie wiem, jak się nazywa, Super Bandage, albo nie wiem, co się z Meat Boya nawet odblokowuje, chyba SMB Superfan. Odblokowanie obu tych przedmiotów jest tak trudne według mnie, jest tak głupie ogólnie. Musimy dostać całego Meat Boya musimy złożyć, albo całą Bandage Girl musimy złożyć. Mi się udało na innym save'ie złożyć Bandage Girl. Ale nie wiem, czy mi się Meat Boya uda złożyć, naprawdę.
Dostać 4 razy z rzędu jeźdźców apokalipsy. Znaczy 4 razy z rzędu. 4 razy po prostu ich dostać. Z rzędu być nie muszą. 4 razy dostać jeźdźców apokalipsy. No tak, żeby wyrzucili nam tą wariację, którą my chcemy. No bo czasem na przykład właśnie mamy odblokowany już Super Bandage i wolimy mieć odblokować teraz SMB Super Fun, czyli nie chcemy dostać Ball of Bandages, tylko Cube of Meat, a nam się akurat trafi Ball of Bandages, to jesteśmy w dupie. No to z niektórych jeźdźców apokalipsy, jak na przykład Conquest, nie dostajemy Cube of Meat ani Ball of Bandages, tak samo, nie wiem, z Headless Horsemana. Mówię, te dwa challenge są chyba najtrudniejsze challenge do zrobienia w grze. No i challenge oczywiście od Losta, też są głupie. Ale samo granie Lostem ogólnie... O, tu jest w ogóle Loki. Samo granie Lostem ogólnie bardziej zależy od naszego skilla też. Znaczy bardziej, bardzo zależy od naszego skilla, ale bez szczęścia też się wątpię, by komukolwiek udało. No tak właśnie, na przykład samo zrobienie challenge'a na Ball of Bandages i SMB Super Fun to jest czyste szczęście, czysty fart, jak się po prostu nie dostanie przedmiotów, które się powinno dostać, to jest gówno. Book of Revelations to jest jeden z najlepszych przedmiotów po prostu do zrobienia tych challenge'y, bo tak jak mówiłem, możemy sobie użyć i gwarantowanym bossem będzie jeździec apokalipsy na danym piętrze. No tak to mówię, tak to beznadziejny według mnie challenge, mega trudno go zrobić, a szkoda, bo przedmioty bardzo dobre. O Boże, jak ja nic nie muszę robić, jakbym jeszcze miał jakieś dwa inne orbitale, nie wiem, w stylu Big Fan, co tam jeszcze jest jakimś fajnym orbitalem, który zdaje obrażenia. Tak szczerze mówiąc sobie nie mogę nic przypomnieć. Już w ogóle nic nie musiałbym robić. Gilotyna, o Jezu, gilotyna co by zrobiła, jakby moja głowa stałaby się orbitalem jeszcze z BFF-em. Ogólnie BFF to jest mega fajny tyle przedmiotów zwiększa podwójnie ich siłę, że naprawdę ekstra. Infested, Addicted, nie wiem co robi Addicted, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. One makes you small, jeszcze lepiej. Hematemesis, coiny dostaniemy. No i Power Pill sobie trzyma na walkę z matką, walkę z sercem matki, które mamy teraz i które tak naprawdę nam zajmie chwilę. One makes small jeszcze mniejsze, boże, jestem malutki. It leaves, dobra. Trochę za wcześnie użyłem tak naprawdę te serducha. Mogłem rozwalić za pomocą strzałów, no i mówię, to jest cała walka. Nic trudnego. O, sobie zobaczę, jak działa ten przedmiot. Empty Vessel. Zwiększam chyba obrażenia i tak dalej, jeżeli nie mamy żadnych czerwonych seruszek. No i to jest cały challenge, dosyć prosty. Bardzo prosty. Dwie nowe piguły. Kolejne dwie nowe piguły? Z ostatniego challenge'u chyba właśnie Addicted odblokowaliśmy. Jaki będzie następny challenge? Challenge Hyrule. Nie mam żadnego pojęcia, co robi. Z tych następnych wiem tylko, co robi Brains, Pride Day i The Guardian. Nie wiem, postaram się tych, które nie wiem, nie spoilować sobie. A, no i Speed jeszcze wiem, co robi. Speed oczywiście zrobimy jako ostatni chyba challenge. Bez mega trudny według mnie. Następny challenge sobie postaram się nie spoilerować, żeby nie wiedział, co one robią. A jak na razie, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro. Trzymajcie się i cześć.